myślę o nowej serii Bielenda Regenerujące Peptydy, mam tu kilka dość zaskakujących informacji. Chociaż w tej linii znajdziemy głównie kremy dla cer od 40 do 80+, czy serum i maseczkę dla dojrzalszych cer, to po tę serię spokojnie mogą sięgać osoby młodsze. Kosmetyki sprawdzą się cerze pozbawionej jędrności, blasku czy przesuszonej. Peptydy to ogólnie drogie składniki, więc seria wypada bardzo opłacalnie. Tylko uwaga! Jeden z kremów zawiera retinol. Mimo to dostajemy o nim bardzo mało informacji, więc nie spodziewajcie się cudów. Producent wciąż zaleca używanie kremów na dzień, więc to raczej minimalne stężenie. Skusicie się? Moim zdaniem warto!